Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. No, nieźle. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. No. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Okej. To wszystkim znowu po 7. Ciąg Wiedźmina 3. Dobra. Jak widzicie, Everettowie nie są zbyt rozmownym rodem. Dużo bardziej wolą działać. Blokowanie nie za dużo da, ponieważ za dużo ich jest. Zablokujemy jeden cios, to zaraz kolejny nas trafi. A, właśnie w ten sposób. Dobra. A. Właśnie w ten sposób. Dobra. Skółka igli nie najlepiej działa. Więc może spróbuję ten Irden. Jak nie, to zaraz będę musiał wypić. Wywar. A! Skółka nie najlepiej działa. Tak. Ja sobie kolejną łuknę. A! Nie tak, nie tak, nie tak! Okej, dobra. Z głowy. Drugi, trzeci. Dobra. Zapraszam, zapraszam, po kolei. Teraz ty. A, nie za dużo gada. Dobra, okej. No to tu załatwię sprawę. Dobra, który z nich był Witoldem? Chyba żaden. No i co ty na to? Zawzięte skurwy syny z tych Everettów, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everett, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zacząłem. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? Tak nie żyją. No dobra. Ciekawy ten Witold. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. No. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Miewacie tu gości? Czasem. Niezbyt często. Dlatego jak już ktoś przychodzi, to się kompania rozochoca. Wesoła rodzinka. Co prawda, to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. Zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie.
Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Okej. Twój brat mnie przysyła. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Okej. Dobra, ale lepiej porozmawiajmy. Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie strały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. No, o tym już słyszeliśmy. Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił, gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie podjazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Krótka historia. No, jak skorupkę jajka. No, przynajmniej gościnie nie ma kompleksów na temat swojej własnej śmierci. Dobra. Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotu. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam nie wybawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie. A już chyba wiem, dokąd to już zmierza. Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Geralt, tak to nie zadziała. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. A już wiem, do czego to zmierza. Dobra. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka? A nie. Zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O,
Co to, to nie. Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O, wiadomo, że to się skończy. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. To będzie zabawne. Okej, okay, może nie powinniśmy się zgadzać na to wesele z Shani. Zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolanach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście. Tak, jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? A, no dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Ta. Ciekawe. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. Okej. Jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Da. O! Kolor strzałki nam się zmienił. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny ludzie. Tylko czasami. No, tylko czasami. Się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everetz. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu?
Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No dobra, Witold. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everetz. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Jesteś ohydny, Witold. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz. Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobi. No. To jak? Idziemy na to wesele? Ohydny, ale idziemy. Równy gość. Prowadź. Będę tuż za tobą. A tymczasem na weselu. Nie, nie tymczasem. Dobra. Tymczasem ja tutaj zwiedziłem, co było tutaj. Niestety tego nie nagrałem. Trzymaj łapska od niej z daleka. Tak. W każdym razie był tylko jeden martwy gość. Może to jakiś Everetz, nie wiem, wygląda na szlachcica. Miał przy sobie jakiś klucz do krypty. Przynajmniej tak to się nazywało. Do jakiej krypty nie mam pojęcia, ale dobra. A właśnie, na górze było zamknięte drzwi. Więc może otworzymy. Tak. Tak lepiej. To zobaczmy, co my tu mamy. A ty czego grzebiesz przy szczątkach moich przodków? Zabieraj się stąd i pozwól umarłym leżeć w spokoju. Okej, dobra. Zabieraj łapy od pamiątek rodowych, hieno cmentarna. Zamknij się. Będę robił to, na co mam ochotę. Dobra, może wrócimy tu później. Skoro tak i... Skoro tak to wygląda. Jak to jest być wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, żebym nie pytał. No mu. Nie spodobałoby ci się. A, to stoi. Nie zauważyłem go. Dobra. Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Dobra. Czy daleko mamy do... na to wesele? Nie. Więc... bierzemy płotkę i w drogę. Rącze masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłom. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrowaliśmy z Ogierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. A, z pewnością były. O, byliśmy już w tej wsi, prawda? Zdaje mi się, że byliśmy. Więc... co my tu mamy? Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. Krótka odpowiedź. Za to lubimy Geralta. No zobacz.
Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? Dobra. Czemu nie? No, to rozumiem. To ma być kontusz? O, ten się nada. No dobra, Geralt, pokaż się. No. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Trzeba mu przyznać. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. O, wszystko przygotowane. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Dobra. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Coś o tym mówi, Geralt. Tak za często nosisz te miecze na plecach i myślę, że one ci tak trochę wrosły w te plecy. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Geralt, nie przeginę. Bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Oj, to nie brzmiało przekonująco. Tędy, moja śliczna. Dobra, zobaczymy, co będzie z tym obciachem. Wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Powiedzmy. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Ta...
Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przedmiot. Myślę, że coś może kombinować. Ale zobaczymy. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. No cóż, każdy ma jakieś wspomnienia. Państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Tadzie oczy? Chodź, przywitajmy się. Czy mogę jakoś normalnie się przemieszczać? Okej, dobra. Co chcesz, Geralt? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda ładnie ubrani nawet. Była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Szani nie wzięła swojego. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem witny. A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode. Są takie pachnące. Tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. O nie. Mam nadzieję, że to się nie skończy na tym, na czym Wiltord mówi, że się skończy. Twoja wybranka ma duży posag. Ciekawy jestem, dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posag? Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. Na początku to nic nie przeszkadza. Ale zobaczycie. Za 5 lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem, skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie. Przestrzegam was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne. Dobra, tyle jeżeli chodzi o... te... głupie gadanie. Dobra. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Szani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie. To były piękne czasy. Niestety, dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja, wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. Dobra, jeszcze jedna kwestia i chyba poleje się krew. Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. Dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, Jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości.
to uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja ci ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. Geralt, daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Ja, wnucie, zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. Dobra, skoro już porozmawialiśmy, to bawmy się. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. Ciekawa osobowość ten Witold. Okej, okay, Shani, mogło być gorzej. Powiedz, że mogło być gorzej. Wspaniałe wesele. Widać, że rodzice państwa młodych nie żałowali pieniędzy. Przyjechał tutaj na pewno, bo okej, okay, dobra. Możemy się zabawić, tak? No to zobaczmy, co tutaj mamy. Można wam jakoś pomóc? Shani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałem takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków. Ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Mam nadzieję, że mu nie zapłaciliście z góry. Go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Okej. Okay. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi, nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Okej. Okay. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Połykał ognie. Charakterystyczną włazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy. I trzymamy za słowo. A tak, trzymałem za słowo, to trzeba się... Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Okay. Inaczej to się w ogóle nie liczy. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Shani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy! Ahoj, przygodo! Ach, ten Witold. Można o nim powiedzieć dużo, ale na pewno nie to, że jest. Się zauważyłem, że Geralt jak teraz chodzi. Ale na co dzieciak?
Tak, cokolwiek można powiedzieć o Witoldzie, to nie to, że jest smutasem. Worki na wóz zapakował. Okej, dobra, na szczęście nasze wiedźmińskie zmysły dalej działają, więc... Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Ja pobruszę, ty poczywaj. Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele, ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota. Ciekawe, z kim rozmawiał. Tak, to jakiś musiał być błąd. Okej, co tutaj mamy? Czapka połykacza ognia. To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Ta, zmysły detektywistyczne. Witold minął się z powołaniem. Okej, tam też coś słyszymy. To jest ten cały diabeł? Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Ta, też się dziwię. Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Okej, okay, to się nada. Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. No ciekawe. Czy uda mu się? Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Ta, ciekawe, co teraz myśli ten połykacz ognia. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. O. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem! Co ja gadam? Potwór to był jeszcze diabelski. Dobrze go nazwali. Dobra. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana. Przynosi mi szczęście, zakładam ją przed każdym występem. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był, diabeł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie język? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. Ciekawe, czy po pijaku również będzie taki ostrożny. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, Łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle.
Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Jak się sam spali, to będzie szybszy sposób na wykluczenie z cechu. Razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. To jest przemoc. Gwałt na artyście. Mów. Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałkę i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to Hochstapler. Zrób coś. No zobaczmy. Ale zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie. A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. A jasne. Kłamliwych sztuczek. Dobrze, panie. Zrobię, co zechcę. Super. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę, idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Hochstapler. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Okej, Geralt wyjął miecze, więc coś się będzie działo. Tak myślę. Niedźwiedź! Niedźwiedź! Chujnie niedźwiedź! Schowaj się, ślepy dulny! Okej, fajnie, że Witold jeszcze również potrafi działać. Kolejny przykład. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płakaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid! Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Żeby stała się jeszcze bardziej zapijaczona. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Niam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! To będzie ciekawe. Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Okej, mam nadzieję, że to się nie skończy hospitalizacją. Chociaż to byłoby w pewnym sensie zabawne. Przynajmniej dla takiego kozaka jak Witold. Z pewnością to by było zabawne. Brak ofiar w ludziach. Słabo. Okej. To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. Okej. Wygląda na to, że każda aktywność posuwa godzinę.
półtorej godziny. Więc mamy jeszcze dwie, cztery aktywności do wykonania. Okej, okay, ale to w następnym odcinku. Póki co jest zabawnie. Więc mam nadzieję, że wam też się podoba. Dziękuję wszystkim za uwagę, na razie. Cześć!